dowiedzieć się, czego pochodzi nasz tam patent, tak? Co też było postulowane przez innych kontrkandydatów w związku z licznymi podejrzeniami co do nieprawidłowości, jakie miałoby się wydarzyć w okresie sporowania przez burmistrza śląskiej po gdzieś miejsce w gminie Matowice. W wyniku postępowania została podpisana umowa z profesorem firmą Frau Control, która ma doświadczenie w aukcjach tego typu, w dużo spółkach, dużo okresie, dużo większych niż gminy Matowice, nie jest w spółkach zwolnionych, ale spółka została również z organizacją Narodów Zjednoczonych. W wyniku tego audytu w toku tego audytu spółka dokonała analiz ryzyka, wybrała zakresy, w których prowadziła śledztwo i w dniu dzisiejszym złożyła raport na ręce burmistrza dotyczący kontroli, który został, taki resymę został udzielony Państwu przedstawiony. Jakie będą teraz działania gminy w związku z tym? Otóż po pierwsze szczegółowy audyt, który liczy około 200 stron, zostanie przekazany radnym gminy Wadowice, którzy będą mogli jako organ uchwałodawczy gminy Wadowice nad tym raportem pracować, to po pierwsze. Po drugie, gmina niezwłocznie dostąpi do próby egzekucji tych należności, które zostały wskazane w tym raporcie, wynikających z tego, że stosowne uchwały nie były przez firmę ECO przyjęte, które będzie po prostu korzystać z naszych zapisów wynikających z umowy spółki. Po trzecie, na podstawie tego raportu przygotujemy stosowne zawiadomienia do prokuratury, jeśli z tej analizy jeśli jakieś te kwestie będą dotyczyły spraw karnych, to takie zawiadomienia są skierowane. I jeśli chodzi o gminę Wadowice, takie czynności niezwłocznie zostaną podjęte. Audyty dla Polskiej Grupy Sprawiedliwej, między innymi także dla Polskiego Związku Łowieckiego, no oraz inne. Ja jestem prezesem. Moje doświadczenie zawodowe jest, no nie dość utrwałe, ale dosyć bogate. Przez wiele lat pracowałem w dużych firmach audytorskich z tak zwanej Wielkiej Czwórki. No, pracowałem również dla ONZ, wykonywałem audyty dochodzeniowe dla ONZ w Kosowie. Audyt dotyczył okresu, ten audyt dochodzeniowy dotyczył okresu 2014-2018. W tym okresie burmistrzem Wadowic był pan Mateusz Kienowski. No i chciałem tutaj przedstawić streszczenie głównych ustaleń. No, w trakcie audytu dochodzeniowego wykryliśmy szereg istotnych nieprawidłowości. Te nieprawidłowości dotyczą m.in. działalności spółki ECO. To jest spółka z mniejszościowym udziałem gminy. Gmina ma 49%, drugi wspólnik, firma prywatna, 51%. Spółka ECO zajmuje się przetwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów. Fakty wskazują z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że dochodziło tutaj do transferu zysków ze spółki ECO na szkodę Urzędu Gminy, który to urząd nie partycypował w należnych zyskach. Zidentyfikowaliśmy również szereg przypadków łamania zapisów umownych, jak również statutu spółki ECO. W spółce ECO dodatkowo jest brak procedur zakupowych, czyli nie ma procedur wymuszających prowadzenie postępowań konkurencyjnych. Są również przypadki budzące wątpliwości, istotne wątpliwości przy procesie zmiany studium planów. Chodzi o, mówiąc kolokwialnie, o udrolnienie terenów w Choczni, jak również istotne wątpliwości co do działania niektórych urzędników wskazujące na możliwość przekraczania uprawy. No i tutaj klucz, że tak powiem, sprawy. Szacujemy szkody gminy w związku z przedstawionymi wcześniej informacjami na kwotę około 750 tysięcy złotych. Trzeba powiedzieć, że ta kwota jest kwotą konserwatywną. To znaczy, to wynika z tego, że my mieliśmy dosyć ograniczony dostęp do informacji w spółce ECO, o czym zaraz będę mówił. Natomiast ryzyka, które wynikają z działań urzędników, oceniamy na około 1,9 miliona złotych. To poprzednie slajd to są złe informacje, a teraz slajd pod tytułem dobre informacje.
Dobre informacje są takie, że dzięki naszemu audytowi, tu znowu muszę się trochę pochwalić, i pracy wykonanej udało się zidentyfikować szereg przypadków, o których już wcześniej mówiłem, łamania zapisów umownych, które dają możliwość gminie wystąpienia o kary umowne. I te kary umowne wynikają wprost z umowy, więc to nie będzie dosyć jakiś skomplikowany proces, po prostu jest złamanie zapisów umownych, gminie należy się kara umowna i te kary wstępnie szacujemy na około 600 tysięcy złotych. Jak się pan odniesie do wyników audytu przeprowadzonego w Urzędzie Miasta? Nie wiem, czy oglądał pan transmisję online w internecie? Rzuciłem okiem na transmisję, natomiast no ja już wcześniej mówiłem, że ten audyt jest dla mnie po prostu niepoważny. Jest to wydanie pieniędzy, ogromnych pieniędzy podatnika na coś, co nie przyniosło żadnych sensownych efektów. I również dzisiaj, no, oglądając ten audyt, po prostu opadały mi ręce, bo słyszeliśmy insynuacje, nieprawdziwe informacje podawane przez panów audytorów, nie wiadomo na jakiej podstawie. Formułowane jakieś zarzuty pod adresem głównie prezesa prywatnej spółki MPOL, ale też bez pokazania umów, o których jest mowa, dokumentów, na których się panowie opierają. Więc było to bardzo nieprofesjonalne i w gruncie rzeczy mam wrażenie, że mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem ogromnej niegospodarności burmistrza Bartosza Kalińskiego. A jak się pan odniesie do tego, że tam właśnie padł taki zarzut, że sam pan się powołał na członka Rady Nadzorczej spółki Eko, a wiceprezesem został pana kolega Paweł Koper? No oczywiście sam się powołałem, dlatego że umowa spółki wyklucza kontrolę właściciela w inny sposób nad spółką niż poprzez Radę Nadzorczą. Wcześniej w Radzie Nadzorczej zasiadała skarbnik gminy Wadowice, która również była koleżanką Ewy Filipiak, która sprzedała spółkę Eko do spółki MPOL, właścicielowi spółki MPOL. Natomiast na fotel wiceprezesa powołałem zaufaną osobę, oczywiście Pawła Kopra, który miał ogromne doświadczenie w działaniu na rynku, ponieważ prowadził firmę, zasiadał w radach nadzorczych dużych firm i Paweł znakomicie się na tym stanowisku sprawdził. No wystarczy porównać, jak wyglądały w 2014 roku obroty i dochody spółki Eko, a jak wyglądają dzisiaj i jakie wyniki ta spółka osiąga. No tak, a tutaj padło takie sformułowanie, że pan Paweł Koper właśnie nie miał kompetencji, nie zajmował się wcześniej wywozem odpadów w swojej karierze zawodowej. No to chyba jest oczywiste, ponieważ prezes spółki nie zajmuje się zagospodarowywaniem odpadów, nie ma być kierownikiem wysypiska, tylko ma być prezesem zarządu, który odpowiedzialny jest za działalność operacyjną spółki na rynku. I pan Paweł Koper miał wszystkie potrzebne umiejętności, doświadczenie, żeby działać na rynku i przede wszystkim w dziale sprzedaży, no bo tym ta spółka się zajmuje, sprzedaje usługi i nie tylko usługi. No i tak jak mówię, wyniki działalności tej spółki świadczą o tym, jakim był prezesem i jak ta spółka funkcjonowała. Natomiast ciężko, żeby prezes wysypiska, prezes zarządu był specjalistą od przetwarzania odpadów. No to nie jest jego rola. I chyba audytorzy kompletnie tego nie rozumieją. Dobrze, jeszcze odnosząc się do restauracji Ogrodowa, tutaj padło takie sformułowanie, że na pana polecenie strażnicy miejscy, dokładnie pana pracownica, na pana polecenie kazała strażnikom miejskim tak mierzyć odległość od szkoły, żeby była ona poniżej 100 metrów. No znowu jest to totalna znowu bzdura. Zacznijmy od tego, że pomiary dokonuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skrócie mówię nazwę. W tej komisji są przedstawiciele policji, sądu, organizacji pozarządowych, więc to nie jest komisja sterowana przez burmistrza, mimo że na czele tej komisji stała wiceburmistrz Ewa Caus. Natomiast tu akurat mieliśmy wytyczne sądu, który uznał, że pomiar tej odległości musi być dokonany w taki sposób, w jaki porusza się swobodnie przechodzień, nie łamiąc prawa. No i sorry, komisja jednoznacznie stwierdziła i chyba nie trzeba do tego komisji, żeby to zobaczyć naocznie, że ta restauracja zlokalizowana jest bezpośrednio przy szkole i nigdy nie powinna mieć zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nigdy by też nie miała, gdyby kiedykolwiek odległość do szkoły dla tej restauracji zmierzono. Tymczasem, gdy wyczerpała się termin zezwolenia, które Ewa Filipiak, poprzednia burmistrz Wadowic, tej restauracji udzielała, okazało się, że
odległość do tej szkoły nie była mierzona i tylko dlatego ta restauracja miała możliwość sprzedaży alkoholu. Właściciele, gdyby rzeczywiście chcieli, żeby tam funkcjonowała restauracja dalej, wystarczyło, że przebudowaliby wejście do tej restauracji, co w końcu zrobili. Ale dlaczego nie zrobili tego wcześniej? No może po prostu im nie zależało na tym, żeby mieć zezwolenie na sprzedaż alkoholu, może właśnie zależało im na tym, żeby grać rolę ofiar. Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o ten telebim z pana wizerunkiem podczas kampanii wyborczej, który był umiejscowiony tam blisko stacji paliw, miał on być umiejscowiony na terenie gminy, a sam telebim, czyli ten LED, miał należeć do współpracownika firmy Barleda. Czy to jest prawda? Nie wiem naprawdę, do kogo należał ten LED, dlatego że firma, która nam ten LED wydzierżawiła, wystawiła nam na to fakturę i no, musiałbym sprawdzić, kto jest właścicielem, a kto jest pracownikiem tej firmy. Ja w tym momencie nie jestem w stanie tego powiedzieć. Natomiast ten LED był umiejscowiony na działkach, które są dzierżawione przez firmę TMT. I obok zanim ten telebim został tam przez nas dowieziony, uzyskaliśmy zgodę od dzierżawcy tego terenu na umiejscowienie tego telebimu, więc znowu nieprawdziwa informacja podana przez autorów. Obok stała przyczepa pana Bartosza Kalińskiego, który żadnej zgody od nikogo, a już na pewno z gminy Wadowice, na ustawienie tam swojej przyczepy nie miał. I teraz jeżeli mielibyśmy iść tropem myślenia audytorów, czyli wynajem tej przyczepy miał kosztować 40 tysięcy, no to ile przyczep reklamowych miał pan Kaliński w kampanii wyborczej? 20? 30? W takim razie ile kosztowała jego kampania? 1 000 000 złotych? Więcej niż 1 000 000 złotych? W tej sprawie też oczekuję, że w takim razie audytorzy, skoro zajmowali się moją kampanią wyborczą, również zajmą się kampanią wyborczą pana Bartosza Kalińskiego i powiedzą nam, ile mogła ona kosztować. Według ich, jak widać, niezbyt sensownych ustaleń. Dobrze. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Do widzenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do zobaczenia. Do widzenia.